Nie. To jest miejsce dla zbłąkanego wędrowca. Ale przecież on i tak nigdy nie przychodzi. No bo on wierzy w te wszystkie. Czyż? Tam jeszcze stoją niewidzialne sanie świętego Mikołaja, widzisz? Co to powozi, bo nie widzę? Jakiś elf? Elf Albert! Tak, to Albert! Wesołych świąt! Oho! Co ty wyprawiasz do stu reniferów? Przecież ludzie i tak nas nie widzą! A mnie tam ludzie uwielbiają. Wszyscy do mnie serdecznie machali. Dlaczego szef zabrania kontaktów z ludźmi? A spotkałeś kiedyś człowieka? Bo mnie się parę razy to zdarzyło. Złodziej! Złodziej, ludzie, złodziej! Ludzie nie oglądają naszej telewizji, nie? Tracę magię świąt, spada mi moc. Gdzie ty właściwie... Tam, gdzie wszyscy mi machają. Święta są wolne. Ty nie wiesz, co się stanie, jak elf straci moc? Zmieni się w zabawkę. No ale się stara. Dostaje prezenty. Dawid, bez ściemniania. Nie ma magicznego krawca. Ani elfów. Jak ty mu mówiłeś o Mikołaju, to on ci wierzy. On jest takim typowym samotnym wędrowcem. Co zawsze dla niego zostawialiśmy dodatkowe nakrycie. Ostatnio zaczęła wierzyć w świętego Mikołaja. To wspaniałe uczucie mieć kogoś bliskiego.